Maria Sadowska. Urodziła się w 1914 roku w Tarnopolu. Na Zlocie Harcerstwa Polskiego w Lwowie poznała swojego przyszłego męża, Jana Sadowskiego, także honorowego obywatela miasta Piastowa. Pani Maria, nauczyciel i społecznik, swoją energię i zaangażowanie skierowała na harcerstwo. W latach 30. prowadziła drużyny żeńskie i męskie w szkołach, w których uczyła. Współpracowała także z drużyną starszoharcerską przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, gdzie prowadziła zespół teatralny. W czasie wojny pozostała w tajnym harcerstwie. Nosiła pseudonim Diana. Była sanitariuszką i łączniczką. Kolportowała prasę podziemną i prowadziła skrzynkę kontaktową 7. Kompanii Jowisz. Ta niewielka kobieta brała udział w transporcie broni i materiałów wybuchowych oraz ewakuacji radiostacji z ulicy Dworcowej w grudniu 1944 roku. No, a z tego ogrodu wyszła i niosła taką wielką walizę, której była teraz ta radiostacja. Z tej Dworcowej 16. Tak, wyszła przez furtkę i tak szła se swobodnie. Mówi, w życiu bym, jak mi opowiadała, myśmy tu wszyscy słyszeli, w życiu nie wiem, co mi przyszło do głowy. Za nią w pewne odległości szli ci wszyscy z Armii Krajowej, szli pod bronią i patrzyli, co z tego będzie, żeby stanąć do obrony. Nie wiem, czy by ją uratowali, ale ona szła. Była wymalowana na czerwono usta, paznokcie też pomalowali na czerwono. Czyli elegancka dziewczyna. Tak, taka pokotka i szła, była przystojna. I tak, odwracała uwagę. Tak, i mówi, że coś nuciła, oglądała się, tak jakby ich zaczepiała i z tą walizą szła. I oni tak nawet się rozglądali i patrzyli, ale im chyba ta baba, ta dziewczyna, ta kobieta zainteresowała, ale poszli dalej. I ona jak już za rogiem doszła tam, gdzie teraz jest sklep ten monopolowy, to potem jak już poszła szybko, to od razu skręciła na prawo na te domki. Tam były takie stare domki przy torach gdzieś w kierunku. I ona tą stację wyniosła. Dostała właśnie bardzo wysokie odznaczenie z Londynu od rządu londyńskiego. Należała do agendy AK, Wojskowej Służby Kobiet. W czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu niosła żołnierzom i ludności cywilnej stolicy pomoc sanitarną i żywieniową, głównie w ramach organizacji Rada Główna Opiekuńcza. Po wojnie nadal angażowała się w działania społeczne. Była ławnikiem sądowym, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Piastowa, Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM. Szczególnym przedsięwzięciem było prowadzenie harcerskiego zespołu artystycznego Kalina, o którym powszechnie mówiono takie małe Mazowsze. Choreografem zespołu był Bolesław Jastrzębski, tancerz operetki warszawskiej, także mieszkaniec Piastowa. W 1984 roku wstąpiła do harcerskiego kręgu seniorów imienia Szarych Szeregów w Piastowie, oddając się całym sercem przekazywaniu dziedzictwa ZHP wśród młodzieży. Otrzymała wiele odznaczeń państwowych, w tym Krzyż Kawalerski Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.